Będę tatą, kurde. Jest już późność, pewnie już nie wyglądam najlepiej, ale postanowiłem się z wami podzielić tą informacją, no bo jestem no mega szczęśliwy, muszę przyznać. Postanowiłem z wami uczcić. Dostaliśmy, mówię cicho, bo już Ania śpi, już jest późno. Dostaliśmy od dziadka płci, od dziadków płci taką właśnie nalewkę Dereń 2019. To zaraz z wami toast wypiję, tylko postawię sobie kamerę, żeby tutaj. O! Żebym miał na was dobry wgląd. No dobra, udało mi się go postawić. To ja tylko szybciutko beleję sobie odrobinkę, żeby mógł z wami ten toast wypić. No i co? No i mega się cieszę. Zdrowie dziecka. Smakuje nieźle, zwłaszcza, że rzadko piję alkohol. Tak, trzymaliśmy tą informację do końca pierwszego trymestru. No i w związku z tym, że po pierwszym trymestrze zrobiliśmy już badania i tak dalej, wszystko jest ok, no to postanowiliśmy tą informacją już się z wami podzielić, już na Instagramie kilka dni temu. A puściliśmy tą informację, bardzo dziękujemy, że nam tak kibicujecie i tak się cieszycie razem z nami, a jest to bardzo miłe. I postanowiłem właśnie nagrać taki krótki tutaj filmik na YouTube, no bo myślę, że też warto kilka słów na ten temat powiedzieć, bo dla mnie to jest strasznie duże, strasznie ogromne dla mnie to jest wydarzenie. Czuję się też przede wszystkim mega odpowiedzialny, no bo dla mnie bycie ojcem, tatą, posiadanie dziecka to jest po prostu ogromna, gigantyczna odpowiedzialność. Jak ktoś mówi, że nie chce mieć dziecka, to ja to w 100% tak rozumiem. Wzięcie tak ogromnej odpowiedzialności na siebie to jest bardzo trudne zadanie, ale jednocześnie ja chciałem, więc jakby jak najbardziej się z tego cieszę. Przed nami jeszcze dwa trymestry, czyli pół roku, i nasze dziecko nadejdzie na ten świat. Będzie mnóstwo nowych wyzwań, mnóstwo emocji, mnóstwo szczęścia, ale bardzo się cieszę z tego powodu. A jeszcze raz zdrowie, jeżeli ktoś pije sobie teraz herbatę, wodę, kawę albo jakiś alkohol, to na zdrowie. I co? Będzie trochę więcej u mnie kontentu na pewno związanego z tym, jak przez to wszystko przechodzę. Ten film na razie jest tylko taki, żeby was w to wprowadzić. A mam nadzieję, że jak za kilkanaście pewnie lat moje dziecko będzie ten film oglądać, to będzie się z tego śmiać. Jak tatuś się cieszył i stresował, a matko się wzruszyłem. Jak tatuś się cieszył i stresował z tej całej sytuacji. No jest, co bym tutaj nie mówić, już teraz bym na niego zbędnie przedłużał. Będę różne filmiki, myślę, fajnie nagrywał z bycie tatą. Bo mało tego jest, mało się o tym mówi, jakby. A uważam, że rola taty tutaj jest przeogromna i warto o tym mówić, warto w tym kierunku się kształcić i tak dalej. Więc mam nadzieję, że jak moje dziecko będzie to oglądało za kilkanaście lat, będzie się po prostu z tego śmiało i będzie po prostu co wspominać. Właśnie to jest taka rzecz, którą ja żałuję, dlatego że razem z Anią bardzo mamą kręcimy takiego życia prywatnego. I na przykład teraz chcieliśmy nagrać taki właśnie fajny filmik z takim naszym podsumowaniem naszego związku, który ma już 5 lat. Ale mało tego mamy. Bardzo mało kręcimy życia prywatnego. Bardzo mało używamy telefonów, jak jesteśmy na wakacjach. Tak nie za bardzo czujemy to. I ma to swoje plusy i minusy, bo bardziej przeżywamy chwile i emocje. Ale z drugiej strony fajnie by było mieć takie pamiątki, żeby właśnie potem to wszystko w tą całość zebrać. Więc może zbiorę się w końcu do tego, żeby zacząć nagrywać więcej tych vlogów. Już wiem, że o tym mówię już dawno, ale jakoś tak cały czas mi to nie wychodzi. Ale może się do tego zbierał, to będzie, myślę, świetna pamiątka za kilkadziesiąt lat. Nie wiem, czy też tak macie, ale oczywiście zawsze jak chcę być cicho mega w nocy, żeby nie obudzić nikogo, ani psów, to zawsze wszystko jest 10 razy głośniej i oczywiście mi teraz kamera upadła. A w każdym razie co, bo zapomniałem jeszcze wam pokazać. A nasza dzidzia będzie wyglądała w ten sposób. Czyli to, co mówiła Ania o
tym naszym teamie, o tej trzeciej osobie, to jest właśnie nasza dzidzia, będzie w tym teamie. Muszę się nauczyć składać takie małe ciuszki. Hop i hop. Elegancko. W każdym razie co? Podsumowując to wszystko, czeka nas dużo nowych wyzwań, czeka nas totalnie nowy etap w życiu, no i będziemy musieli się nauczyć zupełnie od nowa ze wszystkim radzić. Zobaczymy, jak to wszystko się będzie układało, ale jestem szczerze, tak całkowicie szczerze, jestem pewny, że wszystko będzie dobrze, jakby powiem szczerze, że tak stresuję się całą tą sytuacją, bo ona jest stresująca, ale jednocześnie nie czuję za bardzo takiego strachu, że coś pójdzie tak, albo że sobie z czymś nie poradzimy, jakby tego jestem w 100% pewny, jakby biorąc pod uwagę, przez ile rzeczy w życiu przeszliśmy, to jestem przekonany, że razem jesteśmy w stanie przejść przez wszystko z Anią, z Pucią, więc stricte w tej całej sytuacji strachu nie czuję, że z czymś sobie nie poradzi, tylko po prostu się stresuję bardziej może tym, czy będę takim tatą, jakim marzę być. To swoją drogą będzie świetne, jak właśnie za paręnaście lat właśnie moje dziecko to zobaczy, ten film. W każdym razie będę starał się być możliwie oczywiście najlepszym tatą i ojcem. Już się sporo w tym kierunku szkole. No bo jednak oczywiście pewne rzeczy przychodzą naturalnie, a pewne rzeczy jednak warto się dowiedzieć od kogoś mądrzejszego. Więc ja jak najbardziej staram się w tym kierunku już rozwijać od dłuższego czasu, no bo po prostu jedno z moich marzeń, mogę wam zdradzić, to jest właśnie to, żeby być zajebistym tatą. To jest jedno z moich marzeń i postaram się je spełnić, bo większość marzeń w życiu swoich spełniłem. Mam nowe cele, też które już realizuję, jakby biorąc pod uwagę to ostatnie lata, no to raczej wszystko w życiu możliwe, jednak się okazuje. Tylko trzeba było na to ciężko pracować. Z zakasanymi rękawami, których właśnie mi się ten, jak poprawiałem kamerę, mi się nałożyły na ręce. W każdym razie nie wiedziałem, za który będzie mi nagrać ten film. Dzielę się z nami taką absolutną prywatą, ale czułem taką potrzebę i chciałem to zrobić, żebyście też zobaczyli mnie od bardziej takiej strony prywatnej, a ja tylko eksperta. Od spraw odchudzenia robię ja pompek, tylko mężczyzn z takiej strony prywatnej, a jednocześnie właśnie marzy mi się, żeby za parę lat to dziecko zobaczyło ten film i zobaczyło, że bardzo, bardzo, bardzo się cieszymy z tego powodu, że z nami będzie na tym świecie i że będziemy z tym dzieckiem właśnie dzielić swój czas i będziemy wspólnie przeżywać chwile i emocje. To będzie coś niesamowitego, naprawdę. No nic. Jeszcze raz, moi drodzy, zdrowie. Pierwszy raz z wami chyba piję alkohol, więc kto jeszcze ze mną nie pił alkoholu, moi drodzy, prywatnie, no to ma szansę teraz przez kamerkę. Takie czasy trochę też. Także zdrowie naszego dziecka, bo to jest absolutnie najważniejsze. Będziemy też o nie dbać oczywiście. Z kim jeszcze alkoholu też oczywiście nie piłem. Mam nadzieję, że jeszcze będzie okazja. Nie jedna. I co? Oglądajcie nas i patrzcie, jak się rozwijamy i jak wspólnie przeżywamy chwilę i emocje. Wszystkiego dobrego. I didn't know what my heart was in for till you stepped into the room. And I didn't show what I wanted to know. Będę tatą, kurde.